Jak będziemy się tak od chamu wyzywać, to niedobrze będzie. A w czoleniu jakiś taki wiesz. A czy ty wiesz, dlaczego Rosję podejrzewają, a to Szarapowa o te dopingujące środki, o używanie, bo sami to robią na Zachodzie. Ale wszyscy to robią. A no to właśnie, no to właśnie. No to... Tak niewiarygodne wyniki przecież na granicy ludzkiej wytrzymałości, no to przez no co to? Nagle ale to wczoraj oficjalnie w radiu mówili, że w Unii Europejskiej, że cały Zachód stosuje środki dopingujące i tu naznaczenie Rosję specjalnie, żeby to nawet podkreślić, że to ona robi, a to tylko dlatego, że to oni to robią. To Rosję zdyskredytować za inne rzeczy. No i ta sobie nic z tego nie robi, ta jedzie tu, ta jedzie jakaś nie Szarapowa, tylko jakaś inna z kolei, jakaś słynna, znana. Ale to wie, tego mnie to tak interesuje, jak wczorajszy dzień, jako głosicielkę Słowa Bożego, mnie to tak interesuje, jak wczorajszy dzień. Ale słyszę od czasu do czasu, że ludzie sami się zaczynają zastanawiać, pukając się w swój własny durny łeb, no to, że jeden na drugiego gada, bo sam to robi. No. Taki jest świat. Dobrze, że chociaż tyle. No. Albo dlaczego ci uchodźcy? Kto to zrobił? Kto to zrobił? No to specjalnie tutaj mówią, że to Unia Europejska zrobiła dymy, bo to, bo to, bo tamto. A no właśnie. Ale nie powinni pozwolić na to zaletnie. Chcą specjalnie podzielić to, te obowiązki na to, na tych, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak z tym radzić. Na przykład Polska, ona nie ma pojęcia, jak z tym radzić. Powinni tylko przyjmować fachowców, nikogo więcej. A tu już się pojawiają te baby zakutane. One jeszcze włażą do tego, jak te klogo. One mają taki specjalny hut, taki przelewający, że... No, z nogi na nogę ciężki. Wrzeszczą na te bachory, bo one takie mają sztyl wrzeszczący. No. Także no, żyjemy w świecie kłamców, kłamstwa, jezioro kłamstwa. Ale ta pogoda taka od rana, no to ja, ale taka mgiełka jakby i słońca już nie ma od razu, to znaczy, że może być źle. Bo rano zawsze jest słońce, a tu od razu już się to słońce chowa. No, co ty chcesz? No, to, żeby każdego dnia było jak żółtki, no. Także muszę ci powiedzieć, moja droga, że ja o takie zachowania psychologów się obyłam. Ciekawe, na przykład u nas bardzo ciekawą była polonistka pani Mirosława Wrześniowska. Akurat mi się u niej w domu ze 2-3 razy potem jeszcze było z taką Jadzią. Dziunia na nią mówiła, Dziunia, że myśmy głosiły jej Słowo Boże. I po prostu ta polonistka, proszę ciebie, była tak inteligentna, tak pięknie się ubierała, tak pięknie prowadziła lekcje i wszystko z pamięci cytowała. Musiały być rekwizyty, no te dzieci to u niej się dobrze wszystkie czuły, ale ona, jak ktoś się wypowiadał, proszę ciebie, to ona nigdy nie poprawiała na bieżąco, bo ona nie chciała kogoś zdenerwować. Nie chciała. Ona to zrobiła, ale umiejętnie i w innym momencie. No, czyli prawdziwy pedagog. Ona to musiała dać do tego wykład specjalny, czy do lalki Bolesława Prusa. Ona musiała rozpisać cały schemat na tablicy. Mówi, kochani, nie czytajcie wszystkiego, to nie jest siano do przerobienia. Musicie, będziecie czytać to, co ja wam powiem. No i tak rzeczywiście było. Ona była polonistką, psychologiem, wicedyrektorem i pan ten wychowawca mówi, słuchajcie, możecie podpaść, mi możecie podpaść jako wychowawcy klasy, ale uważajcie, wiecie, że jestem cięty, bo to był od PO, ale pani polonistce, pani wicedyrektor, wicekurator, psycholog, przecież ona tutaj na tym czwartym piętrze, bo to ogromne szkolisko, mówi, ona to była psychologiem. Przecież jak ktoś jej podpadnie, ona to wszystko widzi, to uważajcie. No, ale ona była jak matką, ona przytuliła, ona była naprawdę i ona nie krytykowała.
No, na bieżąco. Ktoś coś mówi, jakiś chłopak biedny, coś tam się zmaga sam ze sobą, no, nie wie co ma powiedzieć. To, że w ogóle się odważył i mówi. No, no to więc ona nigdy nie poprawiała i to był wspaniały, naprawdę wspaniały człowiek, jak pierwszy raz coś takiego w życiu, bo tak, te polonistki były pyskate, te polonistki były syczące, nawet miałam w ciebie. Ale akurat polonistki, a nie z innych? Nie, tylko polonistki. A ciekawe dlaczego? Byłam w Ciechanowie, była polonistka, która się nazywała Mędykowska. O, to samo nazwisko, co byś... Ale takiej to nazwisko pasowało do wszystkiego, była tak wymagająca. I ja pamiętam o średniowieczu, proszę ciebie, ale ja mówię, poczekaj, durna baba, cię w konia zrobię, bo średniowiecze to akurat taki okres, który mnie najbardziej interesował, średniowiecze. I ona tak dużo tego wszystkiego, tak dużo. I tam zyszczy nam, spuści nam, to ja dostałam za to czwórkę. No. Ale ona była taka cięta, że ja myślałam, że ja nie wiem, czy ja u niej w ogóle przejdę, bo tak, ja czytać mi się nic w ogóle kiedyś nigdy nie chciało. Ja myślę, co to za jakaś, co to za osa, co to za zołza, co to, a to było pedagogiczne, studium techniczne, to trzeba było przy tym polskim, a ja wtedy miałam z matematyki czwórkę z plus i na okres i ona mnie kochała, ta matematyka, ale ja myślę, co będzie z tym polskim, co to za zołza, co? I tam wtedy przyjechał z Warszawy taki chłoptyś i mówi, a ja rezygnuję z tej Warszawy, mam to wszystko w dupie. A ja mówię, a gdzie? A skąd? A on mówi, Konopczyńskiego 4. Dał mi adres, to przy tej złotej tamce. Dał mi namiary, a ja Bóg z tego Ciechanowa. I tam w tym Ciechanowie na szczęście była pani dyrektor szkoły, która mnie bardzo lubiła, która prowadziła zajęcia, tak, psychologia nie, bo u nas psychologię uczyła kto inny, ale ona prowadziła przysposobienie do życia w rodzinie. I ona mówi, proszę ode mnie dzwonić tu z gabinetu, bo ja mówię, proszę pani, no tutaj kolega przyjechał z Warszawy, ja bardzo chętnie się chcę zamienić, nie mam nic przeciwko tej szkole, bo to była wielka szkoła pedagogiczna, studium. A ona mówi, proszę bardzo, ja pomogę i proszę bardzo, ona mi raz pomogła załatwić internat, bo ja tak załatwiałam, że musiałam u jakiejś baby mieszkać w domu prywatnym. Ona mi załatwiła internat, mówi, to jakaś pomyłka była, trzeba było. No i proszę u mnie tu, bo to wtedy były telefony, wiesz, na linię. Proszę dzwonić, ona wychodziła z gabinetu, ja tam zostawiałam sama i dzwoniłam do tej Warszawy. A on mówi, proszę bardzo, jeżeli ja sobie załatwię bursę, czy co, dyrektor Leśniak, i ze mną rozmawiał na koniec. Proszę, no i w tej sekundzie mi się załatwiło i proszę i do klas, no i do tej polonistki, a wie Boże, bardzo miła nauczycielka, chociaż przez teorię przypadków, błędów i przypadków, to człowiek dorwał jakąś ciekawą polonistkę. Niesyczącą, w sumie niewymagającą, a jednak człowiek był w stresie takim, że jak ktoś nie wiedział, nie umiał, no to nie był, no to nie ma szans. Ja miałam taką rusycystkę w klasie, rodowicą Rosjankę. Boże, jak ona wymagała, ta baba. Tak. To się jej dali, jak ognia dosłownie. To i u nas była taka, ale poszła rodzić na szczęście. Ale piękna kobieta, naprawdę rasowa. No. Taka nie jakaś, wiesz, kołchoźnica, to na pewno wiesz. Takie są Polki niektóre wymagające. To ona, jak powtarzała moje nazwisko Langström, to powiedziała, że to jakieś niemieckie nazwisko. No ale, no dobrze, no to Langström, to kiedy ty się Andruczek zrobiłeś, kurczę, blada. Ale ona się zajęła i tym nazwiskiem i nie mogła rozszyfrować. No, ale nie dobrze, mogła no, powtórzyć ale i mówi, że to jest dwa nazwiska, że to jest chyba jakieś niemieckie, nie jakieś ruskie, nie chińskie. No to ruskie już na pewno. No, ale widzisz, i ta rusycyska poszła rodzić, ja mówię, Bogu dzięki, ale piątkę mi postawiła, bo wiedziała, że ja umiem. No ale to kiedyś te Langström.